to mieszkanie, w którym kręcono film, to było oryginalne wnętrze. To ciekawie było. Przebyłaś tam, gdzie przybył Ian Curtis. A w ogóle typek to kupił jakiś. To mieszkanie po pewnym czasie kupił dawny fan Joy Division. Tylko nie przyznał się żonie, że to w tym mieszkaniu popełnił samobójstwo Curtis. I ona się dopiero dowiedziała, jak Corbin tam się zgłosił, wiesz, żeby tu był plan zdjęciowy. Zły pomysł nie powiedzieć żonie o tym, że będzie mieszkał w mieszkaniu samobójcy. No wiesz, może by ją trochę zblokowało. Nie, dlaczego? Zależy. Są różne kobiety. Ten człowiek się bał. Szkoda. Mógł ją w takim razie przekonać do Joy Division. Może by wtedy się nie bała. Ale w sumie, jak wiesz, jak wyszła za fana Joy Division... To powinna wiedzieć, że fan ma różne dziwne pomysły. Chociaż nie wiem, czym kupił po jakimś artyście mieszkanie. Wiesz, to jest tutaj taki strasznie fajny dom na Saskiej Kępie. Nazywamy go domem doktora Duma. Bo naprawdę wygląda jak dom doktora Duma. I tam na pewno jakiś szalony artysta mieszkał. Tam się świeci światło, to jest pewnie jakaś pracownia. I po tym artyście chętnie ten dom bym na przykład kupił. Nawet się powiesił tam? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie, jak będzie dostępny, nie sprawdzę, co on tam ze sobą zrobił. Po prostu go zrobię po swojemu. A ostatnio coś gdzieś czytałem o tym, o Beksińskim. Że to mieszkanie gdzieś na Sadybie, po starszym Beksińskim. Aha. Też jest chyba na sprzedaż, czy było na sprzedaż. Nie wiem, czy bym kupił, ale moja siostra pewnie tak, bo moja siostra jest wielką fanką Beksińskiego, ma kilka jego albumów. Zresztą ja lubię, ale dla mnie to jest zbyt paranoiczne. No jest paranoiczne. No ale to sztuka generalnie jest taka, wiesz, wszędzie gdzie jest przekaz, jest też odrobina paranoi, bo to chyba się inaczej nie da. U Beksińskiego czasami, szczerze mówiąc, bo wiesz co, czytałem z nim różne wywiady i czytałem jego prace dotyczące sztuki. Ja kompletnie w jego osobie nie widziałem tego, co było na jego obrazach, więc może po prostu realizował swoje wszystkie fobie, fetysze, strachy, paranoje przez te rysunki, tak? Bo to trzeba mieć chyba jakieś takie drugie ego, tak? No bo nie można tak... No co, chciałbyś rapować o tym, że wstałem rano i poszedłem po bułki? Znaczy w gruncie rzeczy ja rapuję o tym, że wstałem rano i poszedłem po bułki, bo gdzieś tam nie ukrywam całkowitej normalności prowadzenia przeze mnie życia. Gdzieś tam autobusy, tramwaje, nie wiem, picie, nie wiem, upadanie i takie zwykłe ludzkie rzeczy są elementem moich tekstów, więc też i chodzenie po bułki. Po mleko. Kiedyś jak się było w podstawówce, to się ten, jak się... Pamiętasz taką butelkę po mleku ze sreberkiem? No pewno. Wtedy mleko smakowało, teraz nie pijcie mleka. Jest fajne. Mleczarzy, pamiętasz? No. Tylko wiesz co, my chyba nie wykupiliśmy tej usługi, że dostawaliśmy mleko. Tak. Albo kiedyś zrezygnowaliśmy. Pamiętam, że można było tą usługę wykupić w sklepie, że ci rano przywozili. A to był czas, bo to się wystawało, tym młodszym może wyjaśnimy, to się wystawiało się butelkę pod drzwi wieczorem, a rano jak człowiek się budził nawet na potężnym kacu, to tam już w miejsce tej pustej stała pełna. Polecamy stare filmy, na przykład w czym w Alternatywy 4 jest taka słynna scena z butelką po mleku, bo docent marcowy tam taki, prawda, przywiązuje sobie do nogi sznurek i butelkę na sznurku zostawia, bo ma złodzieja w bloku, któremu kradnie to mleko. Podprowadzam. A kiedyś ja bardzo przepraszam tego człowieka, ale kiedyś mieszkając w Świnoujściu, jak graliśmy na trawie w piłkę... Ukradłeś mleko? Nie ukradłem mleko, ale on nam zabierał piłki, bo on był gospodarzem. Tam nie można było grać niby. No i ja rozumiem, że on wykonywał swoją pracę, no ale wtedy to nas to potwornie wkurwiało. No i kiedyś, nie wiem, czy natchnieni byliśmy tym, wiesz, Alternatywy 4, czy ktoś w jakiś inny sposób wpadł na ten pomysł, ale zawsze jak wystawił wieczorem butelkę, to rano nie miał pełnej, bo ono musiało być czyste. To myśmy mu tam na przykład kupę psa, czy tam plastelinę, wiesz, do tej butelki. Perfidne gnoje. Także przepraszam cię, dobry człowieku, ale trzeba nie... Skoro zabierałeś piłkę, to nie dziw się, że chłopaki robili ci dowcip, no. Kurde blaszka. Oddaj piłkę. A ten samochód gwoździem to nie my. Naprawdę. Też było, to było grube. Wiesz co, zemsta podobno smakuje na zimno. Zemsta jest przywilejem bogów. Nie wiem, znaczy moim zdaniem słabych. Wybaczanie chyba jest przywilejem bogów bardziej moim zdaniem. Myślisz, że ten? W takim układzie Warszawa ma słabych bogów. No jakoś dlaczego? Tak. Ciągle się ktoś na niej mści, tak patrząc, wiesz, przez pryzmat historii. Wiesz co, ale z drugiej strony zawsze się podnosi. No najpierw zrobili nam rzeź Pragi, podniosło się. Później Warszawa została twierdzą. Przybył w końcu pan Boże Święty, Sokrates Starynkiewicz, tak? I zmienił stan rzeczy. Później pan z grzywką na bok, że tak powiem,
postanowił to miasto wbić w ziemię, a później drugi pan z wąsem postanowił to miasto zrobić najbrzydszym miastem świata, no. Budując w nim, po prostu realizując w nim piękną wizję socrealistycznej architektury. Zresztą ze znajomymi o tym rozmawialiśmy wczoraj na sieci, dlatego że jest taki piękny plan zabudowania Pałacu Kultury i tego terenu wokół Placu Defilad wielkimi, wielkimi wieżowcami. Takimi, dookoła, taką koronę. Tak, taką koronę, żeby przysłonić Pałac Kultury, a przy okazji, żeby sprzedać miejsca biurowe, tak, no bo to nie ukrywam, jest ogromny, ogromny zarobek dla miasta. Ja mam taki postulat do magistratu Warszawy o to, żeby tam był piękny park. Ta przestrzeń jest tam fajna, no. Tylko, że nie niszmy tego, moim zdaniem. A ostatnio była taka dyskusja. Już jest, no, nikt go nie zburzy, no. Wiesz, to już jest teraz zabytek, ma ponad 50 lat, 55 chyba. Skoro wiesz, to jest konwencja, że ktoś uznaje, że coś jest, ma 50 lat, to jest zabytkiem, nie? Bo dla mnie to zabytkiem to jest coś, co ma gdzieś tam wartość też artystyczną. Nie wiem, czy wartość artystyczną Pałacu Kultury można jakoś docenić. Moim zdaniem jest brzydki, obrzydliwie, potworny, kostka z iglicą, no. Ale wiesz co, ale ma wartość historyczną. No ma, zgadzam się i dlatego też nie jestem fanem tego, żeby tam iść z młotkiem i po prostu równać to z ziemią, nie? Jak se stoi, jest siedzibą teatru, który jest bardzo dobry, kawiarni, którą lubię, szkoły, do której chodzą moi znajomi i urzędu, który pomaga realizować hip-hop w Warszawie, no. Wszystko jest okej. Okay. A kto organizował Rap Day w 97 roku, pamiętasz? Nie mam bladego pojęcia. Co tam się takiego stało, że tak cię strzeliło w potylicę, że jednak nie breakdance, a rap? Wiesz, co było po polsku i to po polsku miało swój sens, wiesz, bo pamiętam, że najpierw był duży jam graffiti, Jay malował takie Romeo, pamiętam, charakterystyczne, z serduszkiem, no i jakoś, wiesz, było kolorowo, były dzieciaki. Pamiętam swoją drogą, Paja również tam był. Widziałem go, jak tam siedział na ławce z kolegami chyba z zespołu, który się nazywał Born Juices, tak mi się wydaje, że ten zespół tak się nazywał. Był taki zespół, był. Zespół. Więc... bandamce na głowie, pamiętam, że miał bandamkę na głowie i chyba lenary takie krótkie, nie wiem, czy to były lenary, ale chyba tak. W każdym razie grało tam z niespodzianki 2CW, zespół, którego już nie ma, to był Wujlok, DJ Spike i Wigor, którzy po prostu dla mnie pokazali, Wigor miał niesamowity flow, to był pierwszy człowiek w Warszawie, który nie miał jakiegoś takiego, wiesz, klepania na czwórkę, tylko po prostu gdzieś tam się rozjeżdżał i płynął. I to naprawdę, ja stałem na widowni, czekałem na Run DMC, bo czekałem na Run DMC zdecydowanie, ale z drugiej strony z każdym zespołem kolejnym, który wchodził na scenę, ja byłem coraz bardziej przekonany, że to ma sens, że to brzmi właśnie tak, jak słucham tego, co jest po angielsku, tak? I że może to mieć sens. I to też nie jest tak, że wiesz, że to od razu, że gdzieś tam na Rap Dayu mnie to pierwszy raz uderzyło, bo wcześniej też były audycje Bogny Świątkowskiej, w których było bardzo dużo polskiego rapu. Ja to bardzo lubiłem, bo i Who's the Max Squad, i NKHZ, takie rzeczy. Na Bemowie był taki zespół Capo di Tutti Capi. Na Jelonkach już jakieś pierwsze rzeczy powstawały. Ja miałem świadomość, że to się dzieje, tylko ja generalnie nie wyobrażałem sobie brać w tym udziału gdzieś tam. Na Rap Dayu poczułem, że będę tam. No, poza tym to strasznie fajnie wyglądało, no, łaziły jakieś wielkoludy po scenie, TDF w kapeluszu, CUB w czapce, Włodek z pagerem w bluzie Respekt. Daj spokój, bo to było naprawdę fantastyczne, bo jak przypominam sobie ten dzień, to był... Jak wyglądała publiczność, pamiętasz? No wiem, Paja w bandance. Wiesz co, przyjechało bardzo dużo ludzi z Polski i wtedy też... Na warszawiaków zaczęto, że tak powiem, trochę krzywo patrzeć, dlatego nazywam w szyku, na 27 trochę o tym powiedziałem, bo wtedy w Warszawie pojawiły się pod Pałacem Kultury na bazarze spodnie Iwy, takie dżinsy, były w dwóch kolorach, to jest historia warszawskiego rapu, naprawdę. I pojawiły się pierwsze sklepy demobile, że z Niemiec przyjeżdżały po prostu wojskowe ciuchy. A przy okazji pojawiły się upragnione przez nas wszystkich, widziane w teledyskach, miodowe buty, które wcale nie były oryginalnymi Timberlandami, tak? Tylko to była jakaś ordynarna podróba, ale miały taki sam kolor, były po prostu idealnie takie same kolorystycznie. Znaczy się nadają. Tak. Pamiętam, że 92, 93, 94 to w Warszawie był niewiarygodny boom, po prostu wtedy się na to gdzieś tam z boku ludzie, którzy na to patrzyli, nie mówili na to hip-hop, tylko że to są skate, tak? Że są skate'y, tak? My sami się już identyfikowaliśmy jako hip-hopowcy, ale rzeczywiście faktycznie tam gdzieś tam taka opinia funkcjonowała. I było ludzi, którzy po prostu ruszyli po te Iwy, po te kurtki 6-5, wielkie bojówki, jakieś pierwsze Nike Cortezy, które się tam pojawiły. Oczywiście to były wszystko fejki, tak? No nie oszukujmy. Były, wiesz, stała buda szczęki. Pamiętasz, jaki był bazar pod Pałacem Kultury ogromnym? Tam wszystko, jest. Powidło można było kupić. Chyba dopiero Piskorski to zamknął, nie? Nie pamiętam kto, a teraz ostatecznie buldożery zlikwidowały kadety. No niemniej, wszyscy wtedy popędzili po te ubrania. Więc my wszyscy w Warszawie wyglądaliśmy przerażającej większości identycznie.
dwa rodzaje jeansów, dwa rodzaje butów, ten sam rodzaj kurtki. No i wiesz... Cztery kombinacje. No tak, a generalnie wiesz, może tak po prostu było, że w Polsce jeszcze nie otworzyły się takie bazary, takie sklepy, takie budy szczęki i ci ludzie przyjechali, no Boże Święty, no mieli lenary, bandamki na głowach, wielkie koszule flanelowe, buty takie do jazdy na deskorolce, no i szczerze mówiąc publiczność obserwowała się tak trochę z boku, wiesz, warszawiacy byli w opcji, o co chodzi, a oni byli w opcji, o się wożą bananowcy, Więc mówili o nas to ci w miodowych butach. Taka funkcjonowała opinia o warszawskich raperach i zresztą gdzieś tam... to jest kwestia tego, że nikt z nikim nie gadał, tak? No jakby te dwie grupy mogły pójść ze sobą na piwo, czy na jointa, czy ze sobą po prostu pogadać o rapie, to by się okazało, że mamy ze sobą dokładnie tak samo dużo wspólnego, jak między sobą w Warszawie, no. Ale była, pamiętam, że w 97 roku na Rap Dayu to była taka, można powiedzieć, kulminacja tych dwóch światów. Co z niej wyszło? Nic z niej nie wyszło. Wyszedł z niej dobry polski rap, no. Żeby uzmysłowić ludziom, że to nie jest tak, że warszawiacy się tylko z kogoś śmiali, tak? Że my jesteśmy wstrętne łobuzy, które się z kogoś śmieją. Na przykład wrocławiaki śmiali się z nas, że nosimy koszulki polo w spodniach, tak? No tak. No, chodzimy w dresach, tak? Bo w Warszawie był taki moment, że nosiliśmy torebki przewieszone przez... I to nie tak jak dzieciaki teraz chodzą z tymi nerkami, że wszystkie dzieciaki na mieście są w nerkach. Wtedy człowiek widział raz na dwa tygodnie człowieka, który miał taką nerkę przewieszoną, tak? Bo wtedy od razu wiedział, że ten gość słucha rapu francuskiego i wie, o co chodzi, tak? Bo jeszcze miał przy okazji fryzurę na Zidana, skarpetki na dres i polówkę w spodnie, tak? Z aligatorem na piersi, więc... Aligator był obowiązkowy. No tak, ale to było, wiesz, fajne w 98, bo w 2005, jak aligator zaczął być wszędzie na różowych polówkach, to ja wszystkie ubrania z aligatorem spakowałem do wora, no. Kurczę, wiesz co, czy kultura hip-hop to jest jedna, czy to ja to źle, mi się źle wydaje, ale czy to nie jest taka jedna z kultur, gdzie ludzie naprawdę bardzo zwracają uwagę na to, jak są ubrani? Czy to nie jest jakaś przesada, że wiesz, nagle ludzie... Nie. Jak byłem na koncercie zespołu Samael w latach 90., to jest taki metalowy zespół ze Szwajcarii, zresztą bardzo dobry zespół. Konkretny zespół. Byli ze dwa lata temu w Polsce ostatni raz. Więc jak byłem na koncercie, tam Cannibal Corpse jeszcze wtedy grało, Desaltory, taki zespół szwedzki i coś polskiego, chyba Christ Agony, tak mi się wydaje. Albo, nie wiem, albo coś, co Trash Mall wydawało. Ale w każdym razie, jak poszedłem na ten koncert, miałem krótkie włosy, tak? Zobaczyła mnie dziewczyna z metalem, metal oczywiście, włosy do pasa, czarna ramoneska. I dziewczyna podeszła do mnie i spytała mnie tak, a gdzie masz długie włosy metalu? Więc stary, no, jak widać, nie tylko hip-hopowcy są w opcji, ej, Nike, Air Force One są fajne, nie? Oni, metalowcy tak samo, wiesz, stary, myślę, że emo dzieci tak samo przywiązują do tego uwagę, ale widzisz, no... Ale co myślisz, że jakby Iron Maiden otworzyło jakieś swoje, tam wiesz, sklep z tekstyliami, to by szło? Oczywiście, że tak. Znaczy, Iron Maiden powinno dostać... Poza t-shirtami oczywiście. Tak, ale uważam, że Iron Maiden powinno dostawać dywidendy od firmy Wrangler albo którejś innej jeansowej za te kamizelki takie... To jest też zespół, który to rozpropagował bardzo i myślę, że sklepy jeansowe przeżywały boom. Wiesz, no Springsteen miał potem kontrakt z Levi'sem, nie wiem, czy pamiętasz? Nie. Bruce Springsteen. Bardzo lubię, ale nie pamiętam tego. Chociaż zawsze był w jeansach, faktycznie. No i to był wielki deal, bo on nagrał w klipie do I Was Born in the USA, nie pamiętam jaki był tytuł. On tam w tych białych Levi'sach 501, wiesz, pocina. Białe jeansy? No. Nie wolno. Ale to wiesz, to są Stany Zjednoczone. Nie wolno. Białych jeansów nie wolno. Drodzy moi koledzy, przyjaciele i nieznajomi, nie wolno białych jeansów. Ale co, że się brudzą? Wiesz co? Dziewczyny z Pragi fajnie w nich wyglądają czasami, ale stary, wiesz, bo to do różowych tipsów generalnie pasuje, no ale białe jeansy, zią. Nie, tak samo jak bisterowe garnitury, to już jest passé, tak? Nie można, no. Andrzej, tureckie to... swetry. No, wiesz co, to nawet byłoby zabawne, jakbym kogoś zobaczył w takim, wiesz, faraonie, nie? Tak zwanym. Albo na przykład pamiętasz takie... Piramidy. Pamiętasz pewnie. Piramidy? Jesteśmy starymi ludźmi, którzy pamiętają dziwne czasy, jak się ludzie ubierali w piramidy. I te buty, miałem. Takie wsówki były, takie... Czy... Miałem chyba nawet piramidy. To drogie to było. Polski marzył o piramidach, człowieku, no. I różnica była tylko taka, że na Różycu były bez folii, a jak się do Rembertowa pojechało, to był na bazar, to już były folii, nie? Ale były 300, 30 tam chyba złoty droższe wtedy za tą folię.
pewnie tysięcy, bo to jeszcze było przed denominacją. Nie pamiętam, jakie były wtedy wartości, ale faktycznie chyba był banknot. Ile? 100 tysięcy był banknot? Był milion. Był milion? Pewnie. Nie wiem, czy nie. Z kim? O, już teraz nie pamiętam. Trzeba by wygooglować. Trzeba by było wygooglować. No zaraz wygooglują. W każdym razie to były fajne czasy. No, rap się rodził i powstało z tego coś naprawdę fantastycznego. Uważam, że w tym momencie, w którym jeśli w 2010 w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się płyt w Polsce, wyrzucając z tego worka zagranicznych wykonawców i składanki, zostaje rap i Maleńczuk. Zostaje rap i Maleńczuk, tak? Zostają i Dąbrowska, trzy... No tak, w porządku. Ania Dąbrowska, Maleńczuk i trzy polskie rapowe płyty. Uważam, że jeśli... I to płyty weteranów, ludzi, którzy gdzieś tam zaczynali właśnie w tych latach 90. i przebijali się konsekwentnie pracując po to, żeby ta sytuacja wyglądała teraz w ten sposób. I powiem ci, że cieszę się z tego niesamowicie. Ale co to znaczy? Znaczy, że co, rap się tak odradza, nie wiem, jest jakaś moda na rap i będzie tak jak 7-8 lat temu? Czy po prostu zostali ci tacy twardzi gracze najwięksi i oni mają swoją publiczność? To ja mam trochę wrażenie, że może po prostu zmienia się też rzeczywistość, bo uważam, że ludzie w pewnym momencie przestaną kupować chińskie buty, tylko będą chcieli mieć buty, które są zrobione na nich. Że przestaną chcieć mieć koszulę, której rozmiar to jedynie kołnierzyk. Rozumiesz, o czym mówię? Żeby wiesz... Zaczną dbać o takie rzeczy wokół siebie. A rzeczą wokół siebie jest też muzyka, film, książka. I w pewnym momencie, kiedy obserwujesz świat i dostajesz od mediów i źródeł zewnętrznych, tak? Tylko papkę, która nie daje ci odpowiedzi na żadne pytania, które sobie zadajesz, tak? Bo przychodzi wiek, w którym zaczynasz zadawać sobie te pytania. W którym, oby każdemu tak przychodziło. W którym świat... No, wydaje mi się, że każdy tak ma, że w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, o co chodzi wokół, tak? No to naprawdę składanka, nie wiem, z letnimi hitami typu Love Me, Love Me, Love Me, Boom, 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 da ci takie odpowiedzi? Nie, dadzą ci ją ludzie, którzy podadzą ci autorskie płyty, które sami napiszą, które sami wykonają i gdzieś tam będzie im na tym zależało, żeby to zrobić. I powiem ci, że bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo jeśli można nadal działać w ten sposób i radzić sobie, a gdzieś tam być pozbawiony wielu, wielu źródeł promocji, to fajnie, że ludzie nie mogą na przykład zobaczyć Aldoki w pierwszym programie telewizji, ale idą przez cały tydzień na przykład najczęściej w sklepach muzycznych w Polsce z jego płytą do kasy. To może świadczyć też o słabości telewizji w zasadzie w tym momencie. I odwrocie, wiesz, i zwrotu ku internetowi. Czekaj, Piotrek nam chciał podpowiedzieć. Na 2 milionach był Paderewski, a Raymond był na milionie. Czyli był banknot milionowy. Byłem milionerem wtedy. Dwumilionowy był. Dwumilionerem byłem w takim razie. Fajnie był. Fajnie. Tak. Ale wiesz co, to też to jest względne. No gdzie w Zimbabwe możesz być biliarderem, tak? I nie mieć nic, tak? Bo chleb kosztuje 6 biliardów na przykład. Tak, we Włoszech jak nie było euro, to za monety służyły te żetony telefoniczne, no bo one miały tam był żeton na przykład A, B, C i on miał konkretną wartość, tylko że to było tam ileś milionów, tam ileś tysięcy lirów, tak? Czy setek tysięcy lirów. Lubią obijać, są dziwnym narodem, nie umieją grać w piłkę ostatnio i AS Roma kupiła najgorszego grubasa na świecie. No. A ty pamiętasz, ile kosztowała płyta Światła Miasta? Wiesz co, 29, ale nie, to było już w czasach nowych, to już było po denominacji. To było po denominacji. 29 chyba złotych kosztowała kaseta, a płyta nie pamiętam. Wiem, że wtedy jeszcze kasety odgrywały dużą rolę. Pamiętam, że po Światło Miasto się nawet więcej kaset sprzedało niż płyt. Teraz nikt już nie wie o kasetach, więc spróbuj kasetę kupić gdziekolwiek. Spróbuję na czymś odtworzyć. Nie ma problemu, przyniosę ci takie urządzenia. Ja też mam, które działa, ale myślisz, że dużo jest takich ludzi? No z naszej generacji myślę, że sporo jeszcze jest takich ludzi. Ci, którzy tak, się... Poza tym, powiem ci szczerze, Walkman pewnie wróci. To będzie jakiś kolejny, wiesz, gadżet dziwnego świata, dziwnych dzieci, które, wiesz, popisują się gadżetami, no i będą... I Walkman będzie takim, wiesz... Ziom, masz Walkmana. Ale to brzmi. No, Walkman. To jest fajne słowo. Ktoś, kto wymyślił nazwę dla tego urządzenia, że to jest Walkman, to jest mistrzostwo świata. Sony wymyśliło, no. Miałem taką jakąś podróbkę na komunię dostałem. Pewnie Kajtek.
Nie, wiesz co, taki czerwony z taką czarną, taką czarnym... To kajtki były takie czerwone. Kajtki były czerwone. Unitra to robiła chyba. Fantastyczna. Powiem ci, że wiesz, jaką to frajdę sprawiało człowiekowi, jak zakładał największe słuchawki świata i szedł do podstawówy z czymś takim pod ręką? A to musiałeś mieć albo blisko podstawowe, albo zajebiście mocne baterie, bo on był tak energożerny, a baterie były słabe, że mogłeś nie dojść, wiesz, do tej podstawówki. Wiesz co, pamiętam telefony komórkowe, które jak wyjąłeś baterię, mogłeś włożyć 4 paluszki i zadzwonić. No, były takie. Starczało na minutę mniej więcej rozmowy to, ale bo tak było. Kurde. A co? Ciągle gadamy o historii. No to o czym chcesz porozmawiać? W parku z Karyszewskim, ładnie tu jest. Swoją drogą, byłem tutaj w weekend i raz, że po prostu tłum biegających dzieci, co jest strasznie fajne, ale w jeziorku tam na środku był tłum po prostu tak zadowolonych, zachwyconych dzieci, że mogą być w tej wodzie. Naprawdę było miło popatrzeć i rodziców, którzy swoją drogą byli równie zachwyceni. Był tak gorący dzień. Przydaje się takie miejsce. Świat prostych wartości? No pewnie, świat prostych rzeczy. Bierzesz moleskina i pióro, siadasz pod drzewem w parku i piszesz. Albo nic nie bierzesz ze sobą i po prostu idziesz pooglądać, jak wygląda świat. Ja lubię obserwować, strasznie lubię obserwować. Tak ci się zdarza siadać gdzieś na ławce w parku i pisać? Wiesz co, ja bardzo lubię, znaczy ja mam tak, że zapisuję rzeczy, które gdzieś tam już sobie trochę wymyślę. Jakieś tam tematy gdzieś mi krążą po głowie i w pewnym momencie po prostu wiem, że to jest ten moment, w którym to mam napisać. Ja gdzieś tam nie prowadzę takiego życia regularnego pisania, w sensie takiego rzemieślniczego, codziennego wklepywania 120 stron w maszynę dla praktyki. Ja, no myślę, że codziennie piszę, ale to nie są, wiesz, takie rzemieślnicze ilości, ani nie jest to taka rutyna. Więc gdzieś tam, jeśli piszę, to piszę raczej rzeczy, które już gdzieś tam wcześniej sobie wykombinowałem. Więc czasami na ławce w parku po prostu kombinujesz, czasami na parapecie w oknie kombinujesz, czasami w pociągu, w metrze kombinujesz, a czasami wtedy trzeba właśnie to zapisywać. Ostatnio pamiętam, że na imprezie w piątek chyba, albo w sobotę na Fatmanskupie, w pewnym momencie po prostu musiałem wyjąć notatnik i zapisać 4 zdania, no, bo chciałem je zapamiętać, więc to też praca na pełen etat. Praca na pełen, albo na 2, na 4 zmiany. Bardzo dobrze, pasuje. A masz tak, że wiesz, odpalisz telewizor i coś tam zobaczysz i też się strzeli i trzeba coś napisać? Znaczy wiesz co, telewizor rzadziej niż internet, dlatego że telewizor, że tak powiem, zmusza mnie do przyjęcia jego oferty, tak? Internet pozwala mi na moją kontrolę, własną ofertę, no. Więc częściej to jest po prostu szukanie po internecie rzeczy, które gdzieś tam mnie inspirują. Swoją drogą ostatnio przez to, że mniej słucham muzyki, bo gdzieś tam jakieś rzeczy w domu trzeba zrobić, bo zmieniłem mieszkanie i gdzieś tam mogę je urządzić wreszcie po swojemu. No to bardziej się interesuję tym, jakie fajne stołki na przykład robią rosyjscy designerzy, nie? Chociaż... Będzie zwrotka o stołkach rosyjskich? Nie, nie będzie. I stołków rosyjskich też nie będzie. Stare stołki kosztują po 1900 euro, stary. Nie kupię stołka za 1900 euro. Nie, no to jest jakaś bzdura. Jeśli będę kulczykiem, to pewnie tak. Stary, nie ma sprawy, ale w tym momencie finansowym, stary, stać mnie na stołek. W pierwszej piątce tych najbogatszych ludzi wprost to ciebie jeszcze nie ma, faktycznie. Wiesz co, znaczy ja nie mam takich aspiracji, stary, szczerze. Wiesz co, powiem ci, że starcza mi... nie muszę się martwić o to, żeby gdzieś tam... wiesz, żeby, jakby to powiedzieć, nie zaciskam pasa, ale z drugiej strony też nie jestem jakimś, wiesz, człowiekiem, który po prostu popłynął w życie, wiesz, wsiadł jakiś kosmodrom i odfrunął, nie, na jakąś inną planetę, nie, jak widzisz, mam klapki, koszulkę z demobilu i spodnie od taty sprzed 10 lat, no. Miodowych butów już nie masz? Mam, nawet oryginalne. $36, polecam wybrać się na przykład po miodowe buty do Stanów, no bo $36 to jest zbrodnia, no to 90 zł za te buty, no w Polsce chyba w galerii Mokotów kosztują 400. No. To nic, tylko zacząć sprowadzać, kurde. Wtedy właśnie tak sprowadzają, no i dlatego są za 400. A jak to się stało, że po sukcesie Gramatika nagle odchodzi, po tej pierwszej płycie oficjalnej odchodzi Nun? Bo to chyba nikt nigdy tego nie wyjaśnił jakoś. Jak to było tak naprawdę? Co się wtedy stało? Chciałbym jakąś książkę napisać, jak będziemy starzy i będziemy wtedy wyjaśniali brudy z naszego życia i różne nieporozumienia. Umówiłem się z nim na wódkę w tym tygodniu, więc jak widzisz, jesteśmy ze sobą, mamy ze sobą kontakt i gdzieś tam ja obserwuję to, co on robi i bardzo cenię. Nikt nigdy ci tego nie powie, stary. Te rzeczy zostały między nami. Te rzeczy zostały między nami i zwalmy to na karb gówniarstwa, gorących głów, wielkiego ego i czasów, w których żyliśmy. No, byście mieli tam po 20 lat wtedy, nie? Było nerwowo i uwierz mi, że było naprawdę nerwowo, bo tak powiem, świat niespecjalnie wtedy, że tak powiem,
był łaskawy wobec młodych ludzi, którzy pędzili po Polsce. Różne były sytuacje stresowe, ja też nie chcę o tym wszystkim mówić, bo to są, wiesz, grube rzeczy, które trzeba było w dziwny sposób wyjaśniać czasami. I to były po prostu dziwne czasy. No, wtedy mieliśmy różne rzeczy w głowach, różne sytuacje się rodziły. Teraz jest dużo spokoju, wiesz? Teraz jest po prostu dużo spokoju. To zostawmy Nuna, ale wiesz, jedna rzecz mnie interesuje, bo to jako 20-latek, wiesz, sprzedajecie wtedy, nie, tam 20 czy 30 tysięcy płyt, kaset, czy tam nośników. I co ty się czujesz wtedy, jakiś taki zajebiście mocny? Czy ten sukces cię przeraża? Wiesz, co się dzieje? Wiem, że można się rozpędzić jak głupek. No. Można się rozpędzić jak głupek z poczuciem własnej wartości. Można po prostu mieć jakiś taki moment, w którym zdania, które słyszysz, które tak naprawdę są pochlebstwami, a nie opiniami, nie? Które tak naprawdę są czymś, co, na co najbardziej powinieneś uważać i traktować to z dystansem. Przyjmujesz jako prawdę. Jako coś, co jest, jako rzeczywistość, która jest, tak? I nagle okazuje się, że zaczynasz ludzi traktować w inny sposób, tak? Zaczynasz być człowiekiem, który w inny sposób myśli albo robi inne rzeczy, które... Sukces zmienia. Znaczy, wszystko w życiu zmienia, tak mi się wydaje, no. Jak zmienisz pracę, to cię to zmieni. Jak przestaniesz być hydraulikiem, zaczniesz być ślusarzem, to też cię to zmieni, tak mi się wydaje. Więc rzeczywistość zmienia. Ale to nie o takie zmiany chodzi. To chodzi bardziej o to, że... No nie wolno wmówić sobie, że jedyna opinia, jedyne zdanie to jest moja, ja zawsze wiem, co jest najlepsze, no. Również dla samego siebie. Czyli co więcej prawdy jest na przykład w bifach, w disach? Nie, więcej prawdy jest w relacji z ludźmi, wiesz? Więcej prawdy jest w tym, że się ma wokół siebie ludzi, którzy w żaden sposób nie grają z tobą w gry, tylko są wobec ciebie szczerzy i nie mają skrupułów, żadnych, najmniejszych, żeby wytknąć ci najdrobniejszy błąd, ale również być przy tobie wtedy, kiedy upadasz, być przy tobie wtedy, kiedy święcisz największe triumfy, tak? To jest, wiesz, najcenniejsze, że tacy ludzie są. I możesz popatrzeć w oczy takim ludziom. To jest najważniejsza rzecz w życiu, tak naprawdę. Wracając do disów, jest w nich odrobina prawdy? Czy to jest to jakieś takie... Przepraszam, muszę go powiedzieć do poprzedniego zdania. A, dawaj. Jak rozmawiać, jeśli ja, a nie dia, tak? Bo jeden logos to za mało, kolos bez paliwa, tak? Ja lubię dialog, bardzo lubię dialog. Jeśli mózgi się spotykają, to wychodzi z tego coś dobrego. Bo jeśli mózgi, to i emocje, uczucia i wszystkie te rzeczy, więc... Świat jest fajny, no. Nie ma co mówić o bifach. Bify są naturalnym elementem rapu, stary. Bify... Nie mówię o samych bifach, tylko o treści, wiesz, w tych bifach. To bardziej w tą stronę. W bifach tylko nakręca, stary. Bo ja mam teraz ambicje być jeszcze lepszym raperem. Ale nie dlatego, żeby mu cokolwiek, komukolwiek udowadniać, tak? Ja nie wiem, czy graficiarz, który ma z drugim graficiarzem bif, chce całe życie później udowadniać. Nie. Przede wszystkim samemu sobie, że jestem w stanie, że mogę, przekraczam. To jest strasznie motywujące. Na maksa motywujące. A z drugiej strony nie ma co układać samego siebie wokół czegoś takiego, dlatego że, no powiedzmy sobie szczerze, no bify są raczej spowodowane tym, że ja jestem upartym durniem, ty jesteś upartym durniem i będziemy się z tym kłócić, no bo zawsze musimy postawić kropkę w zdaniu, tak? To w ten sposób ten, kto taka... wstaje wtedy od stołu jest, wiesz, ten, kto wstaje wtedy od stołu, czuje się wygrany, a ten, który zostaje przy nim jeszcze bardziej, a tak naprawdę nikt nie wygrał, no bo nie doszli do żadnego zdania. Nie mam zamiaru ciebie przekonać do wszystkich moich przekonań. A nie by ci się nie udało. Głupie. I mało, chyba bym cię nie szanował wtedy, jeśli by mi się udało. A tak samo, nie wiesz, nie oczekuję od ciebie wymagania, żebyś, wiesz, uwierzył we wszystko, co masz mi do powiedzenia o świecie też, prawda? Nie, no to wiesz, każdy ma swoją rację, nie? Tak jest, ale konfrontacja jest tym czymś, co jest najlepsze, tak? Bierzesz wielki garnek i wrzucasz. To, co się ugotuje, jest smaczne. Wielki garnek i wrzucasz to, co ugotujesz, jest smaczne. No, to się też z tobą nie do końca zgodzę już tutaj. Wiesz co, jak jesteś dobrym kucharzem, to wiesz, co wrzucać, no. Jak jesteś kiepskim kucharzem, nie jest. Bardzo metaforycznie o tym rozmawiamy. No nie, ale jeśli... Trochę naokoło, ale... Wrzucujesz z durniami, mówiąc wprost, no to niczego się nie nauczysz, no. Boże. Po prostu. Jeśli obcujesz z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, którzy mają jakąś pasję, zainteresowanie, a nie są 27-letnimi ludźmi, którzy chcą leżeć do góry brzuchem i nie wiem, i lśnić po to, żeby świat, nie wiem, na nich patrzył w opcji, o, jaki jesteś cudowny. Nie. Co jest twoją pasją poza muzyką? Historia? Świat. Jakbyś go tak podzielił na parę stref, sfer. To jest tak, jak na internecie wchodzisz w jeden link, który ci umożliwia dostęp do 10. Z 10 się robi 100, ze 100, 200, tak? No więc czytając różne rzeczy, chodząc do księgarni, obserwując świat, nie wiem, czytając rzeczy na internecie, oglądając telewizję, filmy, gdzieś tam, wiesz, no prowadzisz... Ja jestem... Ciekawość, moim zdaniem, to jest bardzo fajna cecha. Ja jestem bardzo ciekawy świata i uważam, że
Mój tata zawsze był dla mnie jakimś takim wzorem wiedzy, bo jego cokolwiek zapytasz, czy o czymkolwiek z nim porozmawiasz, to on gdzieś tam wie, z którego kościoła te dzwony biją, nie? A nie, że tylko biją gdzieś. Więc zawsze miałem ambicje, wiesz, nie tyle, że wiedzieć wszystko, co po prostu wiedzieć jak najwięcej dla zwykłej satysfakcji.